zmienił przepływy finansowe, czy mógł powiedzieć sobie, wiele przyjaciół, naprawdę dwa różne kryzysy finansowe, jeden w Stanach Zjednoczonych i drugi w Europie. One oczywiście, jeden był drugi, ale one miały inną mechanikę działania, więc podobały te konsekwencje. Jeżeli chodzi o to, co się po kryzysie wydarzyło w Stanach, to moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, niewiele się zmieniło. Polityka instytucji amerykańskich, okresu, sektora bankowego była nastawiona po prostu na zniwelowanie skutków. Oczywiście krótkookresowo wszyscy gracze zachowują się trochę ostrożniej, ale ja nie widzę tego, żeby jakieś główne reguły gry się zmieniły. Natomiast w Europie sytuacja jest znacznie bardziej złożona i ciekawsza, także dlatego, że my jesteśmy w Europie, a nie w Stanach. I tak, po pierwsze mamy tendencję do międzynarodowienia nadzoru, czyli stworzenia tak zwanej Unii Bankowej dla strefy euro. Co przy założeniu, że nie demontujemy strefy euro, dla tych państw, które już są w tej strefie euro, jest stosunkowo rozsądne. No, oczywiście to powinniśmy pozostać poza strefą euro i trzymać się w kalejka zarówno strefy euro, jak i Unii Bankowej. Ale dla państw, które wpakowały się w ten eksperyment, no, ja mam teraz na wspólne pustki, więc to, że sobie nadzory coraz bliżej pochodzą, jest jakoś tam sensowne. Druga sprawa, no to oczywiście ta polityka oddłużenia, która można by nazwać przez taką renacjonalizację sektora finansowego, czyli stopień zadłużenia wzajemnie gospodarek, w szczególności sektora publicznego w sektorze finansowym z innych państw. Próbują wszyscy złapać na tą kontrolę, bo zobaczyli, że skoro mamy takie małe Grecji, może się wszystko zacząć sypać, co będzie, jeżeli padną Włochy. Ta dyskusja właśnie kilka lat temu również w Polsce była komentowana. Kolejna sprawa to bardziej zachowawcza polityka kredytowa dużych zachodnioeuropejskich grup bankowych, już nie tylko zachodnioeuropejskich. I to tak naprawdę dotyka szczególnie nas, bo my jesteśmy przez nich, my, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, jesteśmy przez te postrzeganie jako ta emerging market. No i u nas się pochodzi tą bardziej zachowawczą politykę, nie w Europie Zachodniej. Mimo że na przykład błędy popełnione w polityce kredytowej w Hiszpanii były bez porównania poważniejsze niż w którymkolwiek z państw środkowoeuropejskich z Węgrami łącznie, gdzie austriackie grupy przesadziły z kredytami wypowiedowymi. Ale to my dostajemy do głowy, bo jesteśmy w Europie Wschodniej, nie do końca. Więc w mojej opinii w sumie nie zmieniło się zbyt wiele, bo te zmiany, o których powiedziałem, to są zmiany, to nie są zmiany systemowe, to są takie zmiany, to są korekty, tak bym je nazwał. Nie zmieniło się wiele. Jakie dla nas z tego wypływają wnioski? Musimy tworzyć po prostu rozsądne reguły narodowej polityki gospodarczej, bo na poziomie międzynarodowym nigdy nie zostaną rozwiązane nasze problemy. To jest główne złudzenie lewicy. Oni uważają, że inspirując pewne rozwiązania na poziomie międzynarodowym, są w stanie rozwiązać problemy w konkretnych krajach, także w Polsce. To się nie zdarza. Świat regulacji międzynarodowych jest oparty na zbyt dużą inercję. I moim zdaniem te reguły, jakie musimy w Polsce tworzyć, to muszą być reguły do takiego racjonalnego nacjonalizmu gospodarczego. Trzeba przestać się bać mówić o tym otwarcie, bo tak naprawdę wszyscy w Europie w ten sposób myślą, nawet jeśli tak nie mówią. W Polsce jest problem taki, że my nie tylko o tym nie mówimy, ale tak nie myślimy. I raczej. Dziękuję serdecznie.